Siemaneczko, dziomeczki, z tej strony Julia Kostera, dzisiaj w towarzystwie męskim. Chłopcy będą dzisiaj zgadywać ceny damskich produktów. Jesteście gotowi? No. Skąd ja mam to wiedzieć, jakie mam dziewczyny? No... Ale ja widziałem, że Radek przed chwilą nakładał sobie coś na buzię. Dlatego ja wiem, że Radek używa Radek czasami będzie najbliżej. Damskich produktów. Jak myślę, kto z was będzie najbliżej? Mi się wydaje, że Radek, no. Nie ja? Wiem, no. No, ale te, nie, bo Radek po prostu jest starszy, ma więcej doświadczenia. Spokojnie. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsza rzecz. Co to masz dla mnie, dawaj. Pierwsza rzecz, jaką ci dam, będzie to to. To nie jest oryginalne. Czekaj, jak to się nazywało? Nie mów mi. Nie mówię. Taka gąbeczka, ona ma jakąś nazwę specjalną. No tak. Zacznijmy od tego, wiesz, jak to się nazywa? Nie, ale to wczoraj, znaczy ja nie pamiętam, bo wczoraj to u lekcji było w tym, w torebce. Beauty Blender nie kojarzysz w ogóle? Kojarzę. Dobra, to nie jest oryginalny Beauty Blender, bo oryginalny właśnie Beauty Blender jest bardzo drogi. No. Kosztuje około między 60-80 zł, chociaż będziesz zgadywał cenę akurat tej nieoryginalnej. I Bra Makeup Blender, spójrz. Nieoryginalna. Oryginalna jest droga, tylko 50-60 zł gdzieś tak, nie? No, coś takiego. A taka nieoryginalna pewnie... O, jest tu cena! Żartowałem. Radula! Zgaduj cenę takiej gąbeczki. 12 zł? Okej, okay, stawiasz 12, to zapiszę sobie. No bo ile to takich kawałków czegoś może kosztować? I ten może kosztować 35 zł. No to taka podróbka z 10 zł. Również z tej samej firmy. Sztuczne rzęski. Co? Rzęsy. Ale no to skąd ja mam, Julka, to wiedzieć? No właśnie o to chodzi, żebyś nie wiedział. Ty masz sztuczne rzęsy? Nie. Ty masz swoje? Teraz tak. To jest chyba tanie, nie? Ogólnie. A to jest z klejem czy bez? To jest z takim mini klejem. Bo jest mini klejem, to droższe pewnie. Pewnie droższe. Jak dają mini klej. To są jakieś gęste, duże chyba, nie? Bo to są takie, to jest masa. Na raz na użycie, na parę, tak? Można je kilka razy używać, jak się odpowiednio. A, jak kilka razy, to pewnie droższe. Kurde, nie wiem, jak coś może kosztować. 100% ja nie mam pojęcia, no nie wiem, tak? No dlatego to dałam, żeby się miał ciężko, żeby każdy miał ciężko. To dzień może nie, tak? Czy na co dzień używać tego? Zależy jaka laska, ja nie używam tego na co dzień, na jakieś imprezy. Na jakieś imprezy, no. To pewnie trochę kosztuje, tak myślę, to jest takie, wygląda porządne. Nie wiem. Z 50 zł muszę dać. 50 zł? No. To mniej niż za gazetę, 7,50. 28. Okej, następną rzeczą, trochę brudną, ponieważ używana, a nie miałam za bardzo czasu. Jak jest... brudna, używana, to tańsza. Kojarzysz to? Paleta jakaś pewnie, nie? Tak. Ale powiem ci, że Morphe to jest oryginalna firma. Morphe. Morphe? Morphe. Morfeusz? Morfeusz. Dużo jest tych kolorów. To do czego? To jest do oczu? Tak, do oczu, no. Widziałeś, których Julka używa najczęściej. A co robisz z tą resztą, których nie używasz? No nie używam, no nie no. Może potem zużyję kiedyś. Ale pachnie to jak farby takie szkolne. Nie, to myślę, że będzie drogie. Jak widzisz, jakaś lepsza firma, strasznie dużo jest tych kolorów, więc powiedziałbym tak pewnie... Nie mam pojęcia, szczerze. 169. Dobrze. 350 zł. 350. Ej, ty lecisz strasznie na grubo z tymi cenami, tylko ci powiem. Tak, za dużo. Że... 80 zł. Jaki szybki w ogóle, ty najszybszy będziesz. Nie, bo policzyłem, tak jest, 8, 10, każda złotówka 80. Zapisuję, chyba byłem blisko, bo twoja mina była taka... Była taka... Albo nie, nie no wiem. Nie mogę ci niestety nic zdradzić. Ej, a patrz, nie wiem, czy to w podświadomość weszło, ale to jest napis 350, jakby jakiś rodzaj. Ej, no! Ciekawe, czy gdzieś tam po prostu spojrzałem i w podświadomość to weszło. Może. Ale jaja. Uuu, podwaski! Tampony. A, tampony też chyba. Zapomniałem jeszcze. A, to co mówiłem, to są te naboje takie. Tak, to są naboje do nosa. Ej, przecież to jest idealne, przed chwilą wyjąłem z nosa, wiesz co? To mogę użyć nowe chusteczki. No to prawda. Uuu. I całą paczkę mam zgadnąć, tak? Tak, taka paczka 56 tamponów zawiera. To policzmy, ile już zużyłaś. Radek. 56 tamponów, jeden czarnie po 50 groszy, to 25 zł. 56 sztuk. 25? Ja to robię, ale mam kata. (grym) 56 podzielone na 2. Szybka matematyka. To ile jest? 28? Przed chwilą wyjąłem chusteczkę, to wydaje się lepsze. Zaraz mi urośnie pewnie, wiesz co? Nie, no będą memy z tego, tak? Moje oko 16 zł. Bo jakby jedna kosztowała 50 groszy, to 28 zł. Jestem ciekawa, czy każdy będzie to kanał zrobił 4 groszy. 28 zł. Okej, okay, dobrze, 28 zapisuję.
standardowe. O ja, podpaski. Podpaseczki. Podpaski. Tu jest 26 2 razy po 10. 10 sztuk. Dlatego nie będę wkładał do nosa już. A więc więcej, bo jest 2 po 10 sztuk. Bella? Bella to są te z Biedronki, czy to są te takie? Choćby jedna kosztowała złotówkę. Ej, naprawdę to może być idiotyczne. Znaczy jak mi rośnie, nie? Bo się napędzę. Mika. Okropne, dobrze nieużywane. To powiedzmy, nie wiem, 16... 15,50. 12 sztuk. No dobra, to jest 20 sztuk. Powiedzmy 12 zł. Suchy szampon. Suchy szampon? Tak. Nie wiem, czy używałeś tego suchego szamponu. Prawdopodobnie możliwe. Kiedyś wziąłem suchy szampon, nie wiem czy od Lexi, czy od ciebie. No. I tak sobie spsikałem włosy. Jezus Maria. Można tak używać? I miałem takie siwe. Tak? No. I było to super. No, super. Myślałem, że to jest ta farba do włosu, ale potem mi Lexi powiedział, że to jest suchy szampon. 4,50. To chyba nie jest drogie, to pewnie kosztuje z, nie wiem, 9 zł, 8, no 9 dajmy. 9 zł, dobrze. Nie ma pojęcia, no 2 dychy powiedzmy. Dobra, 20 zł. Działa? To 5. 5? No 5 niech będzie. Ostatnia rzecz, którą używam codziennie. O nie. Szczoteczka do mycia buzi. Foreo. Oryginalna, więc... Ja pierwszy raz takie coś widzę na oczy. No nie, no to jest tak wymyślne, że nie mam pojęcia. Znaczy... Oryginalna, czyli to jest jakaś podpowiedź. Foreo mi się firma kojarzy właśnie, że to jest taka dobra firma, więc będzie pewnie droższe. Czy ją się ładuje? Ją się ładuje, jak klikniesz, to będzie wibrować. To jest na pewno do twarzy? Tak. Kiedyś widziałem takie coś w Rossmanie, ale to była inna firma i to kosztowało chyba około 50 zł. No. Więc jak taka podróbka kosztowała 50, to będzie kosztować pewnie z raz tyle. Chociaż mogę się mylić, bo może być też tańsze. Jak to? Po tym? Po myciu? Nie, po prostu nakładasz na to żel i później robisz takiego trika. Ale to się włączyło, lol! Ja ci włączyłam! A ty to włączyłaś, nie no, ja dam tak. Co czujesz? Jakby mi... ej, trochę podobne uczucie, jakby mi... Ej, to są pewnie jakieś te... Możesz wyłączyć tylko przy użyciu aplikacji. Super. Ale jaja. Ale jaja. Z 80. 79. 79. Nie, 89. 89. Ale to jest przyjemne. Na moje oko to będzie 33 zł. 33 zł? No. Dużo podpowiedzią jest to, że to jest elektryczne i połączone z aplikacją. To pewnie 150 zł. I to jest coraz szybsze, co jest? Nieprawda. Nie? To mi się wydaje, jak tak trzymasz. Pierwsza rzecz, jaka była, był to Beauty Blender i najbliżej był Radek. O nie! Powiedział, że kosztuje 12 zł. Taki Beauty Blender kosztuje 17,90. A, Michał, ty podzieliłeś 10 zł, 12, a ty 35, no. Więc grubo przesadziłeś. Ajajaj! Mam jeszcze pytanie jedno, Milka. No. A ten, kto wygra odcinek, to co wygrywa? Mój uśmiech. No, czaisz? Wow! To jest najpiękniejsza rzecz. To jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Rzadko spotykana. Kolejna rzecz to były sztuczne rzęski. I najbliżej ceną był Michał z ceną 7,50. Potem był Radek, który dał 28, a na końcu Czarek, który dał 50. Ty to cały czas zwalisz takie ceny. 9. Nie wiem, bo ja myślałem tak mam... 9 zł? 9,90. To tak? No bo to nie są żadne. Ej, no to dobrze myślałeś, że Radek będzie najbliżej, nie? Okej, kolejna rzecz to była ta paletka cieni. Serio? I najbliżej tej paletki był... Czekajcie, muszę porównać, bo dwóch było blisko tej różnicy 40. Nie, muszę to obliczyć na kalkulatorze. No to najbliżej był Michał, który dał cenę 80. Radek dał 169, na końcu był Czarek, który jest załamany w razie 150. Ale to prezenty, ani walisz, dobry jest. 350. Ta paletka kosztuje 120 zł, więc nie jest tak droższa, ale jest oryginalna. Ja to, nie wiem, czy podświadomość mi to weszło, ale tak powiedziałem, później patrzę, że to jest napis 350 i mówię... To jest 35 osób. A, 35 nawet, no. Ale nie. Pudełeczko tamponów. Najbliżej był... Znowu, kurczę, między Radkiem a Michałem. Ja zaraz... Ja już Czarek mówię, że będzie 100 zł powiedziałem. Nie, znowu między Michałem a Czarkiem. O! Coś nowego. Najbliżej był... A dlatego mu w nosie. Czarek. Zdaną 25. Bo te tampony kosztują 21,50. Nowy jest na 25.
Michał 16, a no, Radek 28, więc wszyscy sobie byliście blisko, no. Ale najbliżej był Czarno. Zapisz sobie punkt. Kolejna rzecz, czyli podpaski. I najbliżej był Radek, zaskakująco w ogóle blisko, bo dałeś cenę 15,50, a kosztuje 16 zł. No widzicie, dziewczyna, ja się znam. Na drugim miejscu, już wiecie, do kogo pisać? Czekaj, bo jeszcze jesteśmy na drugim miejscu. Nie, na drugim miejscu jesteście egzekwo, no, udaliście jesteśmy... we dwoje po 12 zł. Ty sam udaliście? Tak, daliście. Ale beka. O, no ja też bym grał, teraz ja wygrał. Który kosztuje 7,50. Co? Darek dał 20 zł, więc to w ogóle ja dam 8. Ale przecież dałeś jest... 9, Michał dał 5. Więc bliżej 5 do 7 to jest 2,50. Kurde, no ale no przecież to jest takie skomplikowane bardziej. Yeah! Okej, okay, Radek ma 3 punkty, ale teraz możemy to wyrównać. No kurde! Ceną... O nie, nie, no, ja nie wiem ile to... Ja, no. Która kosztuje? 459 zł. To kosztuje 459 zł? To kosztuje... Najdroższy chyba to jest. Co? Ile dałeś? Ja 20 zł chyba 50. Ja bym za darmo tego nie chciał. Nie, w sumie jak tak wibruje, to fajnie. Będzie było Radek dał 89. To Czarek by nie dał 5. Czarek dał 150. Czarek wygrał. A Michał 33. Jak połączymy te wszystkie ceny. A Czarek mówił wcześniej, ja widziałem taką w Rossmanie. Ty to mówiłeś? Ja mówiłem w Rossmanie. Ja widziałem taką w Rossmanie za 50 zł, no. Ale to była podróba, to oryginalne, to musi być droższe, więc 89, a miał 33 zł. Obejrzał, dotknął sobie twarzy. Bo ja jeszcze nie doliczyłem kosztu baterii, tam takiej aplikacji. Ma akumulator. Chyba jedno. Ostatnia rzecz? Tak, to jest zmienia fakt, której tak wygrałem 3 punkty. No. Także brawa dla Radek! Teraz chcę moją nagrodę, no dawaj. Radek, to jest najlepsza część tego. Ej, ja chcę wam powiedzieć, że ruszył kanał Domu X, na którym możecie zobaczyć, jak na przykład Julka kupuje różne rzeczy, albo chodzę Anią butami w cudze życie. Macie jakieś dobrze, że w życie. Jak, właśnie, jeśli na przykład się zastanawiacie, czy tak naprawdę Julka jest kacprem, to tam możecie zobaczyć, bo ja będę mimo wszystko nagrywał wszystko, co się dzieje poza kamerami. Wiecie, jak pociągnę to, to ci coś się stanie? Nie, nie, mówię, czyli uwaga, będzie wybuch, jak to pociągnę. Wow! Dobra, moi drodzy, dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli chcecie więcej filmików z takim składem, bo takim składem jeszcze u mnie nie była, wydaje mi się. O, jak to wygląda! Dobra, wyjazd, z takim składem nie, tu to trójka. Dobra, dobra! Dotknął z niego, dotknął moich gluciorów. Hej! Chciałem zakiptatyzować.